Cześć, witajcie. Tym razem znów film dla kobiet. Ponieważ zrobiliśmy dwa rozróżniające filmy dla mężczyzn, chciałabym kontynuować gimnastykę dla kobiet. Jak wiecie, jestem zwolennikiem prostych ćwiczeń, które pomogą nam jak najbardziej odczuwać swoje ciało, wejść w swoje ciało, po prostu być ze sobą razem szczęśliwą. Zrobiłam z Wami masaż jajników, który, powtarzam, jest moim takim naprawdę bazowym ćwiczeniem, które sama wykonuję, bo naprawdę ważne jest, żeby gruczoły, czyli jajniki, które wytwarzają potem tak naprawdę wszystkie hormony, które potem lecą do góry przez wszystkie nasze, cały nasz układ hormonalny, aż do szyszynki, słuchajcie, żeby to wszystko, przysadki, żeby to wszystko po prostu szło do góry, tak? Czyli masaż jajników dalej polecam, mam nadzieję, że robicie. A dzisiaj ćwiczenie na otwieranie naszej klatki piersiowej dla kobiet. Słuchajcie, mamy bardzo dużo takiego podejścia na zasadzie: ojej, muszę nosić wszystkie obowiązki, kontrolować. Ojej, czy zadbałam o to, czy zadbałam o tamto. I czy mogę pokazać swoją miękkość, czy mogę pokazać swoją czułość. I niestety pokłosiem tego jest zamykanie klatki piersiowej. A żeby czuć siebie i odczuwać w pełni życie seksualne, czy potrzebne jest, żebyśmy były otwarte, żebyśmy były szczęśliwe, żebyśmy były uśmiechnięte. I do tego potrzebne nam są otwarte piersi. Słuchajcie, dwa proste ćwiczenia. Jedno z gimnastyki seksualnej i drugie to są rozdzielone ćwiczenia. Słuchajcie, to jest element tak naprawdę, ponieważ jestem zwolennikiem ćwiczeń prostych. Jeden z nich, to jest, zakończyłam ten masaż jajników, to było coś takiego: zobacz, jaka jestem piękna. Zobaczcie, jak podczas tego ruchu otwieram klatkę piersiową. Jak tak naprawdę to, co robią te pajączki takie, co tam nosiliśmy, albo kiki kiedyś się nosiło. To jest ta sama zasada. I proszę Was, żebyście po prostu sobie rano lub w czasie spaceru na przykład pozwoliły tak z kilka razy otworzyć właśnie klatkę piersiową. Czyli w ten sposób. Bierzemy sobie wdech. I opuszczamy. Znów wdech. I opuszczamy. Znów wdech. Już mamy trzy. Cztery. Pięć. I sześć. To jest jedna możliwość. Zobaczcie, ze mną to chwilę. I drugie ćwiczenie, które szybko też wykonam. I słuchajcie, to drugie, to robię bardzo często, jak chodzę na spacery. Idę sobie na spacerze i czuję, o, znowu się zamykam, znowu chcę iść na dół, znowu chcę być niewidoczna. Halo, halo, kobiety chcą być widoczne na świecie tak samo jak mężczyźni. I słuchajcie, to też jest tej gimnastyki. Bierzemy sobie po prostu ręce do tyłu, ręce łączymy sobie pod łopatkami, w ten sposób w dół sobie patrzą sobie dłonie. I tak po prostu sobie, o, wstaję. I to czasami też w kuchni robię. W ogóle jak poczuję właśnie, że gdziekolwiek tu zaczyna mi ciągnąć i jest mi niewygodnie, czyli gdzieś ten kark tu zaciskam piersi, czyli krótko mówiąc, wstaję w ten sposób, ręce tutaj łączymy i słuchajcie, znowu oddech, jak zawsze. Nie ma tak naprawdę życia i czucia ciała bez oddechu, także oddychamy. Jeszcze dwa razy. Napięcia, jakie są, mogą się wytrząść właśnie z ramion. Tak, i takie właśnie otwarte, bardziej miękkie, bardziej czułe, takie, które potrafią też otrzymywać, nie tylko dawać, otwieramy się na świat. Pozdrawiam Was.